Cześć Daniel, super Cię spotkać tutaj na SEMKRK, kultowej imprezie. Jesteś osobą z dużym doświadczeniem, jeśli chodzi o SEO. Chciałbym Ci zadać kilka takich merytorycznych pytań, jakie są Twoje poglądy. I pierwsze pytanie, jakie są Twoje poglądy na temat roli szybkości ładowania strony? Czy ma to znaczenie w ocenie naszej strony przez Google? Znaczy tak, jeżeli chodzi o ocenę strony przez Google, szybkość nadal ma znaczenie i w pierwszej kolejności dla stron nieznanych, które są rzadko odwiedzane przez użytkowników, Google bierze pod uwagę wyniki testów z PageSpeed Insight. Natomiast jeżeli naszą stronę odwiedza coraz więcej użytkowników, tych osób kupujących jest coraz więcej, dane z testów laboratoryjnych tracą na znaczeniu, natomiast zwiększa się rola wyników od użytkowników realnych z wyszukiwarki Chrome. Czyli mówisz o tych z ostatnich 28 dni bodajże, tych takich... Crux. No i dla SEO też to ma istotne znaczenie, gdyż Google chce dalej dostarczać nam jako użytkownikom Google coraz lepsze wyniki jakościowo, dlatego strony, które będą się wolno ładowały, będą spadały w rankingu. Nie będzie to się działo z dnia na dzień, jednak stopniowo będą one traciły na widoczności właśnie przez złą wydajność strony internetowej. Super, dzięki tutaj, że się dzielisz tym poglądem. Drugie pytanie merytoryczne. Czy Twoim zdaniem certyfikat SSL jest czymś ważnym? Czy dzisiaj ma on znaczenie większe, mniejsze niż kilka lat temu? Czy to się jakoś zmienia Twoim zdaniem, jeśli chodzi o wiarygodność naszej strony? Dla Google na pewno to już nie ma tak dużego znaczenia. Natomiast użytkownicy coraz większą wagę przykładają do bezpieczeństwa i zwracają uwagę na to, czy strona jest zabezpieczona certyfikatem SSL, czy nie. Czy jest ta zielona kuleczka, a która w chwili obecnej już nie jest zielona, jest szara, ale przeglądarki informują o tym, że strona jest niebezpieczna. Jeżeli chcemy podać dane wrażliwe, mail, numer telefonu, numer karty, przeglądarka wręcz krzyczy, że ta strona jest niebezpieczna, jeżeli nie posiada certyfikatu SSL. Dlatego wykupienie takiego certyfikatu, czy nawet zainstalowanie darmowej wersji już sprawia, że nasza strona jest troszkę bardziej wiarygodniejsza w oczach użytkowników. Super. No, rzeczywiście, trudno się z tym nie zgodzić. Ja osobiście żałuję, że tak jest, że te certyfikaty już nie są tak wyeksponowane w linii adresowej. Tak spowszechniały nam troszkę i już nie zwracamy na to tak dużej uwagi. No i też warto zaznaczyć, że obecność kłódki nie powoduje tego, że strona nie zostanie, znaczy nie, to nie strona phishingowa, która ma zadanie wykraść nasze dane. Dokładnie. Badania wskazują na to, że radykalna większość, około 90% stron phishingowych również legitymuje się certyfikatem SSL, zwłaszcza tym bezpłatnym Let's Encryptem wystawianym w oparciu o walidację domeny. No dobra, ale porozmawiamy jeszcze o innych sprawach. Chciałem Cię zapytać, w Twojej praktyce, kiedy zajmujesz się pozycjonowaniem stron internetowych, właśnie jaką rolę przykładasz do monitorowania wyników swojej strony versus konkurencja? Czy to jest dla Ciebie jakiś ważny proces, sprawdzanie, jak rankuje Twoja konkurencja? Znaczy tak, na pewno nie stosuję tego codziennie, bo to zbyt dużo czasu by nam pochłaniało. Natomiast raz na jakiś czas warto sobie zobaczyć, z kim konkurujemy, czy ta przypadkiem konkurencja nie zmieniła się na przestrzeni czasu, bo zwłaszcza po dużych update'ach algorytmu Google potrafi wywrócić wyniki wyszukiwania do góry nogami i nagle konkurent, który był na odległych 20-30 pozycjach, staje z nami w szranki o walkę o top 10, top 3. Rozumiem. Super. Jeszcze mam do Ciebie takie pytanie jako do specjalisty, który też od lat już wiele stron widział i ma pewne wyobrażenia, co przekłada się potem na rankowanie, a co nie. Gdybyś miał komuś doradzać w wyborze hostingu, to jakimi kryteriami byś się kierował? Co Twoim zdaniem jest ważne, kiedy wybierasz firmę hostingową? Na pewno właśnie szybkość strony internetowej, gdyż no, powiedzmy, że w połowie zależy od hostingu, a w drugiej połowie od technologii zastosowanej dla naszej strony internetowej. W drugiej kolejności kontakt z supportem, żeby on był w miarę płynny i problemy z dostępnością były rozwiązywane bardzo szybko. No i właśnie dostępność, żeby strona dla naszych klientów była dostępna niemal cały czas. Oczywiście nam 100% się nie da, ale żeby te przerwy na konserwację były jak najkrótsze, ewentualnie żeby firma hostingowa zapewniała pewien fallback, taki backup, żeby mimo wszystko trwających prac konserwacji na jednym serwerze strona nasza była dostępna. Super, Daniel, bardzo Ci dziękuję za rozmowę w takim razie. Dziękuję bardzo.